Apple Wow, ale się zesram. Teraz! Pachnie jak ten syropek z tych tak. mandarynek z puszki. To... Bo przekręciłeś, no! O, kręci ryjem. Dobrze wyhakowałeś. Zielony zajebisty. Nie będę mówił, bo nie wiem jak to się dzieje. Sztaba wrócił właśnie z bilansu 40-latka i wrócił z torbą pełną słodyczy, jedzenia. Co tu chodzi, ziom? Cholesterol za nisko, czy co? Nie dość, że miałem bilans 40-latka z programu 40+, to jeszcze byłem na badaniach tych takich z medycyny pracy, więc tu pobierali. No dobrze, o co chodzi z tą torbą? Z tą torbą chodzi o to, że byłem sobie, albo powiem tak może bardziej se, tak ulicznie, byłem se w Kiku z tego względu, że tam też jest jedzenie. Co ciekawe, nie wiem czy wszystkie kiksy tak mają, ale zazwyczaj to wygląda tak, że są kasy. Przy kasach jest jeden taki stand, gdzie jest nawalone słodyczy, a potem są już pierdoły, zabawki, jakieś rzeczy do domu, do kuchni i tak dalej, nie? Za dużo pewnie tam nie będzie, jak to jest jeden stand, to jest jakieś 3% powierzchni sklepu, nawet mniej, nie? Ale jak zacząłem przeglądać, jak zacząłem dotykać, to rzeczywiście są tam rzeczy, których nie widziałem w innych sklepach i jest tego sporo. Czekaj, bo nadal nie zrozumiałem, gadałeś 6 minut. Testujemy jedzenie z Kika. Pozwoliłem sobie nawet kupić fancy torbę. Ile torba? A wszystko ma ceny, można wszystko sprawdzać, nie? 4 zyla torba. Zaczniemy może od czegoś, wydaje mi się, że też tak nie widziałeś. Czarne słodycze, ale to nie są, to chyba nie są te żelki anyżowe. To chyba są ciasteczka. No nie, żelki. Przecież widzę nawet tu w napisie Lukrecja. Patrz jak mi się rzuci. Patrzcie, jakie to jest gówno. Ale Lukrecja to jest smak, a nie żelka. No to mówię, że jak rzuciłem okiem z daleka i to jest szok. I znalazłem tutaj napis Lukrecja. Podobało wam się, jak testujemy słodycze z Action? O Jezu! Dlaczego ty myślałeś, że to są ciastka? Nie wiem, ale to też nie są żelki. O Jezu, żelki. Nie. O Jezu. Żelki o smaku Lukrecji są żelkami o smaku Lukrecji. To jest esencja Lukrecji w czystej postaci. O Jezu! Najbardziej aż słone! To jest mocniejsze niż żelki o smaku Lukrecji. Ale się nigdy tak mocno. Co to jest? Ale jak ktoś to lubi. Nie, tego nie lubi. To jest w lukleksowym niebie. Całe. Nie, nie, szkoda chłopaka. Wiesz, co jest najdziwniejsze? Wiesz, co lubisz? Ale dobra, ale mów głośno. Jadłeś tak mocno. Bardzo mocne są, ale lubię. Dobra, nienawidzimy Lukrecję. To w skali nienawidzenia teraz daję. Nienawidzisz normalną na 5 Lukrecję. A na 10 to jest mocno nienawidzisz. Tak, to jest totalnie 10, nie? To jest znienawidzony łobabem, tak. Nie? Ile to kosztowało? Cena jest przecież podana, nie? 10 zyla. Mam dla ciebie smakołyk. Jak dobre, to będę, jak niedobre, to nie będę. Całe do buzi. That's what she said. No serio, trzymaj. Czyli ty chcesz, żeby wyszła znowu jakiś tak. gate? Bo jak kosztuje. Żelka. To jest niemiecka żelka. Słona. To jest smak Niemiec. Czy ty nigdy Lukrecji nie jadłeś wcześniej? To jest jak kostka rosołowa z żelatyną pomieszczona. Czy masz rację? I z gumisiem, z, taki jak zimą idziecie Spodłogi. W trapera. Tak, jak idziecie w traperach i na niego depnęliście i on wszedł między te dwa. Tak jeszcze, o wiem, to jeszcze dodatkowy, to jest ten ziołowy jakiś syrop tak. na kaszel jakiś. To jest taki. Wszystko na 10 w skali obrzydliwości, lećmy dalej. Mam nadzieję, że to spowoduje, że powrócimy do słodyczy. Apple Mallow, czyli nie marshmallow, tylko Apple wow, Mallow. Ale się zesram. To też 10 zł. Drogie. Ale chcę powiedzieć, że w Kiku mają takie ceny na słodyczach. 3, 4, 7, 10. Z czego o, większość po 10. O, jakie urocze mają listek. Jezu, jak pachnie. Ale... To jest marshmallow z syropem i z posypką. Ale nie szkoda, że nie zrobili oczek? Nie szkoda? Szkoda, że nie zrobili oczek. Jakie to będzie dobre. Ale pachnie lepiej niż smakuje. Pachnie. Po zapachu wydaje mi się, że ma 10 razy więcej smaku. Nie powaliło mnie. Miałem nadzieję, że będzie jeszcze kwaśne do tego. Mm-hmm. Mało tego syropku. Dobra, ale ktoś by to polubił na bank. Są ludzie, którzy to... To jest dobre. To jest dobre. Bo generalnie to i tak smakuje lepiej i bardziej ciekawie niż tak. zwykły marshmallow. No. Tak. Po prostu nie powala, ale jest nadal dobre. Jakbym ssał kostkę z kibla. Nie wiem czemu. Ale tak premium. Mhm. Kuba, lubisz? Kostkę do kibla? No. Córka żyły wie, jak smakuje. Córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Dobra, ocena w skali marshmallow. Kurde, no. Ja dam 6. Ja dam 7. 6-7. Ja bym tak. chciał spróbować jeszcze kiedyś marshmallow w czekoladzie, ale takie prawdziwe, nie jakąś piankę w czekoladzie. Nie jedliśmy marshmallow w czekoladzie. Ale nie, że sami zrobiliśmy. Czemu nie zrobiliśmy marshmallow w czekoladzie do tej pory? Bo jest tyle rzeczy do czekolady, że czekają na swoją kolej. Jest tyle rzeczy do czekolady, a życie takie krótkie, no. No. To chyba Tuwim pisał, nie? Dobra, uwaga, teraz coś do picia. Ja wiem, że to jest po prostu jakiś tam złoty. Mówię ci, że oni mają równe ceny, tylko że wysokie ceny. Za takie gówno, co wygląda przecież na przecież nie spróbowałeś tego! To, ale to wygląda na złoty 37. Zawsze jak jest napisane
drink cold, to znaczy, że to jest gówno. Uważaj, że 5 zł dużo za tą puszkę. Bardzo, 0,3. To spokojnie, ja później wyciągnę produkty, które według mnie w produkcji kosztują 50 groszy, kosztują dychę. To, kto jest boomersem i pamięta takie grudziska, grudziska pomarańczowa. Ciemny kolor, a ciemny wskazuje, że nie jest za bardzo oszukany albo mocno chemiczny. Ciemny może wskazywać, że nie jest za bardzo oszukany albo za bardzo oszukany. Tak, ale nie rozcieńczony. O, dawno nie mieliśmy jakichś takich. Panie, kulturka. Kulturka. Lubię z jaj, gorsza Fanta. Tu mało gazu jest. Ale pachnie mandarynką, na nosie mandaryna. A właśnie, bo to nie jest tak. Orężada pomarańczowa, że pomarańcz, tylko mandarynka. Mandarynę. Kurde, wjeżdża. Teraz. Pachnie jak ten syropek z tych tak. mandarynek z puszki. Dobra, to jest dobre, ale nie za 5 zł. Jak gdyby, Kik, weź... Cena dyskwalifikuje to. No, na zasadzie, że co, że tam wchodzi 10 kilo mandarynek? Jako to oceniamy? Nie oceniamy ceny. Dobra, ceny nie. 5, normalny. A, dawno nie piłem mandarynki, dla mnie 7, bo no po prostu mi pasuje, nie? Dobra. Potrzebuję wafla. Kurde, mam chipsa. Dobra, może być. Kartofel chipsem. 8 zyla? Ale łatwo to policzyć, bo jest 80 gramów za 8 zyla. Czyli ile kosztuje 10 gramów? Złotówkę. 100 gramów, kilogram, stówę. To łatwo się liczyć przynajmniej. Jezus Maria, ale dlaczego jest drogo? Tu nawet nie jest napisane bio, ani wege. O kurwa, ale gówno. Wietrzałe. Ale nie bierz tyle do buzi, weź jednego. Z jednego. Jadłem bardzo tanie top chipsy. A top chipsy są okej. I są bardzo dobre. A w porównaniu do tego to są niesamowite. Co to jest? Gówno. Naturalny aromat paprykowy, olej słonecznikowy. No skład ma dobre, bo skład to jest ziemniaki, olej słonecznikowy i naturalny aromat. One nie są wczorajsze, ale one są ranne. W sensie nie, że krwawią, tylko rano ktoś się wysypał na talerz. Porównujemy do czego? Do chipsów zwykłych paprykowych. Mhm. Przykładowo Lay'sów. To jest taki zawsze wyznacznik mniej więcej był. Mają 5. Tak, byłem. Powiedzmy, no. 3. 2. Mhm. Bardzo złe. Szkoda pieniędzy. Nie wiesz, co to jest. Mhm. Ale patrz, ile kosztuje. 8 zyla. Tak. Spray. Spray candy. 3 jakieś gówniane, przepraszam, nie znamy smaku, za 8 zyla. To jest najgorsze ever, to są, już to przerabialiśmy. W ogóle to jest napisane od 8 lat. To jest pierwszy słodycz od 8 lat. Ty, to jest sam kwas. Nie, to nic nie jest. To jest woda z cukrem. Lecę. Aha. Mam wrażenie, że wszystkie są takie same, tylko zielony trochę bardziej kwaśny. Tak, dlatego się z tego pośmiałem. Zielony ma więcej, bo jest lekko kwaśniejszy. W ogóle zrobili 3, ale to jest takie ciekawe, ale głupie na maksa, nie? Kurwa! Bo przekręciłeś, no! Jak w tych głupich komediach, co sobie psikają, wiesz, odświeża do buzi, tam się tędy leci, jak jakaś fasola. To jest gówno, daję 1. Nie mam pomysłu, gdzie to można zastosować. Ja wiem gdzie. 1. Bo się tak k***a lepie, może tym się trzeba spryskać. Jak się panny do ciebie nie lepią, ty się tym spryskujesz i się jak chcesz kogoś wkurzyć, to włosy mu spryskasz i nie umyje, nie? Daj wafla, dobrego. Masz wafla? Mam wafla, chce mi się wafla. O, będzie dobre. Salted pretzel! Mam oczekiwania. To jest najgorsze, bo tak? Się można zawieść. Tak, mam oczekiwania. Jest takie... Blade. Blade. Jest chyba sól. O nie, o nie! Jak to można było zepsuć? Jeżeli myślicie, że to jest... Gdzie jest ta sól? To nie jeżeli jest myślicie, że to jest paluszek, ten precelek, jak skorupka od czegoś. W ogóle tak dziwnie to się chrupie. To nie jest czekolada, to jest ta najtańsza polewa czekoladowa. Zepsuty potencjał, nie? Tak, ale pomysł jest okej, okay, nie? I to nie chodzi o smak, tylko ta struktura, to jest tak jakby jakaś czerstwa skóra chlebka, ale niedobrego chleba. Dobra, to nie twój ulubiony precelek z twojej na przykład jakiejś ulubionej firmy, beskidzkie. Polany czekoladą belgijską. Są beskidzkie, takie grube paluchy no. W czekoladzie. One są pyszne. Tak. No dobra, ocena. Dobra, kupiłbyś? Nie kupiłbym, ale daję 2. Ja 3. Bo ciągle pamiętam o tych rzeczach. Ja 3. Ale na razie wszystko średnie. Wierzę, że jest produkt, którego nie da się zepsuć, ponieważ jest naturalny. I jest to orzeszek. Karmelu, powiedz, że. Ale to jest jakiś inny karmel. Ja to wziąłem, bo takiego chyba jeszcze nie widziałem. I też tu jest cena nadrukowana na tym? Tak. Jakie drogie. Sugar roasted peanut. Sugar, nie karmel. Tak. Nie napisali karmel, napisali sugar. O Jezu. Co zrobiłeś? Wyglądają jak tanie... Wiem, które... Jak Boże, tanie, jak te, babcia takie kiedyś miała! Tych, których nie lubiłem. Zgadzam się, nie muszę jeść. Coś z to, co myślisz? Nie, może to są te starego typu, te takie, co pierwsze wchodziły orzeszki w panierka, znaczy w tych, w skorupkach. To jest dokładnie to. To jest to najgorsze z lat 90, co wchodziły słodycze i to gówno sprzedawali wszędzie, bo nie było innych. Wiecie, co jest najgorsze? Nie smak.
Nie skład, tylko kurwa cena. 10 zł. To jest tak. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 5 i za to gówno stówę. To wolałbym mieć 11 grześków, 10 Prince Polo. Jakie 10? Co ty pierdzisz? Jakie 11 grześków? 80! Prince Polo z 2 zł kosztuje. No to 50! 50! Dobra, teraz ci rozwalę czaszkę. Zapijesz. O Jezus! 4 zyra. 4 zyra, kurwa! Ty, w ogóle to jest najlepsze. 79 to właśnie nie eurocentu. 3,54. Tak, normalnie 3,50, ale oni dali jeszcze wyżej 4. A co to jest? Napój orzeźwiający smaku cola pomarańczowa. Woda, cukier, sok pomarańczowy, koncentrat soku pomarańczowego, barwi. Ty, to ma mniej cukru niż cola. Bo to chyba jest takie, że to ty, na raz musisz wydusić. Tyle, ile nie mogę tego nalać. Daj sobie szklankę. Weź tam, dopij tą pomarańczę. A, to też jest pomarańczą. No kij z tym już, no. To tylko może polepszyć ten smak. To zajebista butelka. Jakby nie? Szambo zasysało. Tego się nie spodziewałem. Mamy to! Tego się nie spodziewałem. Mamy to, kurwa, herbata! Tego się nie spodziewałem, jakie gówno! Nie spodziewałem się aż tak wielkiej kupy. No przesłodzona, wystygniona herbata owocowa, no. Kupi kupa. To nawet saga nie jest. Jakbym rzucił nam wyzwanie zepsuć napój, który chcemy sprzedawać, to nie wiem, czy dalibyśmy radę od poziomu opakowania, etykiety. Butelka nie kapek. Tak, na tych butelkach można chemiczne doświadczenia prowadzić. To jest sok jabłkowy. Przez to opakowanie jest tak zły, jest tak płytko słodki. Napój. To jest napój, nawet nie sok. Nie. To jest jak najgorsze te napoje, tak. Takie, co tak. Mają, wiecie, 5% 4 złote za takie gówno. Każdy kosztuje 4, bo oni nie są butelkowymi rasistami. O, bubblegum, uważaj. Co, ale... Bubblegum brzmi influencerem. Nie ma zapachu, trzyma. Chemia z cukrem. Te jeszcze mógłbym wypić, ale to smakuje jak jakiś... Jak się cały popłuczyny po lekach. Jak się cały lepie. 1, 1, 1. 2, 2, 1. Bo ten jest gorszy od nich. Te nie mogą mieć jedynki, jak ten jest najgorszy. 1, 1, minus 1. Jak było w skali od 10 do minus 3, to ile byś dał? Minus 2, minus 2, minus 3. No. Dobra, następny produkt, którego nie da się zepsuć. Cały świat go je. Ale będzie okrutny. Już wiemy, jak... Ale jest napisane sweet. Prażona kukurydza słodka. Cholera. Jest jedyne na razie, że nie zepsuli chociaż tego. Cała nadzieja w tobie, panie popcorn. Czekaj. 5 zł. Za 100 gramów. No, tak jak myślałem. Stary popcorn. A nie ma tragedii. Nie. Nie jest taki fajny, świeżutki, ale nie jest też przesłodzony, co jest mega plusem. No najgorsze jest to, że to jest najlepszy produkt ze wszystkich na razie, no oprócz tych, a tak naprawdę jest mega przeciętny. To jest taka piątka wśród popcornów. Dokładnie to chciałem powiedzieć. To jest produkt, który można zjeść, nie? 8 zł. Ale nie. Słuchajcie, ja jestem łasuch. Tyż tam ma też, nie? Trochę tak. Te są podobno do tych takich chyba zozoli, tych takich pasków właśnie, ale czy ciekawe, czy też tak dobrze smakuje. No dobra, tu tego nie można zepsuć. Ty chyba to powiedziałeś nawet. Aha. O, zielony kwaśny. Ale kwaśny dobry. Co taki ma być? O, kręci ryjem. Dobrze wyjechał kwaśny. Zielony zajebisty. Zajebisty. W 4 smakach. Kwas jabłkowy, kwas cytrynowy. Kwas kolowy. W składzie jest dynia, pomidor i rzodkiew. Co kurwa? Oraz szafran i hibiskus. Jak rzodkiew? No nie wiem. Kochanie, mam dla ciebie pyszne żelki. Rzodkiewkowe. Słuchaj, nie jedliśmy jeszcze tego. No właśnie, powiedziałeś 4 smaki, ale dostałem na twarz tylko 3. No dobra, no to wam powiem szczerze. Zajebiste. To jest dobre. Ale to jest kupił. Super. To jest 8 super. Złotych? Drogo, ale dobre. Fajnie się je, że też są takie płaskie. Kurde, ten troszkę inny. Ten wali bardziej, plombą. Ale bardziej delikatny. On mi smakuje plombą. Jest dobrze, bo tak. Zjedz 4 naraz na przykład. To myślę, że będzie zajebiście, nie? Ja bym jeszcze ten, bo jest jakiś jaśniejszy niż tamten. Od razu widać, co nam smakuje, nie? To ma historię. To ma smak, to ma emocje. Kupię to dzieciom. Kik zaczął się bronić. Ale... Fakt faktem, jest już 10 do 1 i to jest ta bramka honorowa. 8 zł to dużo. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, ile żabki kosztują. Ja też nie wiem właśnie, no. No jest dużo, ale tyle ale mogłoby kosztować w żabce. Ale w sumie, tak, tak. W skali żelek daje im 9. A ja daję zasłużone 8. Ja daję 9, bardzo, bardzo mnie skrzywiły, ale masz rację, dam im 9, bo nie wiem, co by było 9, 10, za duża przepaść. Pierwszy produkt, który polecamy tak naprawdę, naprawdę. Z serduszkiem. 175 gramów, ciasteczka i oczywiście klasyczna cena. Dyszka. To mógłbym wybrać. I ma jeszcze to takie zamknięcie. A, takie, żeby nie starzało się. O, i to twarde zamknięcie, dobre. Zamknięcie. Pachnie tym kremem czekoladowym, ale, tym takim. Powiem wam, że fajna grubość wrzuciłem na pierwszy raz. Wow! Ja wygląda na chrupkie i wypieczone takie... Handmade ciasto. Tak, troszeczkę. Wygląda na handmade. Ale? Bardzo słodkie, ale... Ale dobra. Ale ja lubię ten taki półpłynny kremik czekoladowy.
mi pasuje. Czy jest takie ciasto, że macie ochotę na coś słodkiego, jecie je jedno, już wam chce się o połowę mniej słodyczy, jecie drugie, już wam się nie chce słodyczy. Jak zjecie, będziecie zadowoleni. Ja uważam, że to jest dobre ciasto. To jest takie poprawne, poprawne ciasteczko. No jak ciastko, które lubię, ma 5, to ma 3. Nie kupię tego. Przeczytałeś skład, czy co? Nie. Po prostu nie kupię tego. Ocenka? 6. Moi mili i ty, mój Sebastianie, czas chyba jednym słowem podsumować ten odcinek. Mam rzewnie dosyć słodyczy z Kika. Jest to gówno. Fabryka słodyczy Dolce Delizie była znana z niezwykłych, barwnych opakowań, które wabiły klientów swoją obietnicą słodkiego zachwytu. Jednakże za każdym razem, kiedy mieszkańcy miasteczka odwiedzali lokalny sklep Cukrowy Raj, czuli subtelne rozczarowanie. Z zewnątrz wszystko wydawało się idealne, ale smakowici szukacze przyjemności zaczęli zauważać, że magia tych produktów zatrzymała się na opakowaniu. W swoich rozmowach pełnych grzecznych uśmiechów i pochwał dla kolorowych kreacji delikatnie sugerowali, że prawdziwa słodycz krwi nie w żywych barwach, lecz w autentyczności smaku, który był jakby ukryty głębiej, czekając na ich odkrycie. Magia produktu zatrzymała się na opakowaniu. Tak. I się z tym zgadzam, bo jak ja żebym to zobaczył, to pomyślałem sobie, this is gonna be pyszne. Czyli tak trochę jak z nami, no. Nawet jak to jest ukryty talent, to niech pozostanie ukryty, no. Kupcie to, o reszcie zapomnijcie. Dzięki za dzisiaj, ulecie i do Cikiła!